Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię, i przychodzę dzisiaj do Was z filmem o książkach, które tak roboczo nazwałam sobie ciężkimi w czytaniu. Nie dlatego, że mają trudną, skomplikowaną treść, lecz dlatego, że mają nietypowe formaty. I zaczniemy od książki, której lektura sprawiła mi mnóstwo przyjemności, chociaż nie była to moja. Pierwsza lektura tej książki. Ja już większość tekstów w niej zawartych znałam wcześniej. Mowa o lekturach nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej. W tym tomie zebrane są wszystkie lektury nadobowiązkowe. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to już wyjaśniam. Wisława Szymborska przez wiele lat. Pisała taką rubrykę w życiu literackim i później również w innych gazetach, w której recenzowała przeczytane przez siebie książki. Ale okazuje się, że Szymborska tak naprawdę nie recenzowała tam praktycznie żadnych powieści. Książki, które dobierała do tej rubryki, to są, są bardzo dziwną zbieraniną począwszy od ćwiczeń dla kobiet w ciąży, poprzez obserwowanie ptaków, poprzez lektury historyczne i jeszcze do tego kalendarze na przykład działkowca. Także książki, o których pisała, są przezabawne i przedziwaczne. Może nie tyle zabawne same w sobie, lecz zabawnie pisze o nich noblistka. Szymborska zaczęła pisać tę rubrykę w roku 1967. I dociągnęła do roku 2001. Oczywiście z pewnymi przerwami, chociażby w czasie stanu wojennego, ale jest to czynność, którą wykonywała bardzo regularnie przez długi okres swojego życia. I ja z tymi lekturami nadobowiązkowymi spotkałam się jakieś kilkanaście lat temu, kiedy znalazłam w bibliotece cieniutki tomik, właśnie. Z, z tytułem Lektury nadobowiązkowe, napisane przez Wisławę Szymborską. Nie wiedziałam, co biorę do domu, ale okazało się, że są to fajne, zabawne, dowcipne, błyskotliwe recenzje dziwnych książek. Bardzo mi się to spodobało. Od razu pomyślałam sobie, że chciałabym tak umieć pisać, że chciałabym tak umieć formułować myśli i też wyłapywać takie szczególiki, o których. Szymborska pisała, ponieważ ona zazwyczaj nie recenzowała całego dzieła. Ona często pisała o swoich wrażeniach dotyczących jednego zdania czy jednego rozdziału, czy też jakichś spostrzeżeń, które na, przyszły jej do głowy podczas lektury danej książki. Dla mnie jest to absolutnie genialne. Czytałam to teraz od początku do końca, czyli od deski do deski, przez jakieś dwa, dwa i pół miesiąca, zawsze przed snem, i było to dla mnie cudowne przeżycie. Za jakiś czas pewnie znowu wrócę do lektur nadobowiązkowych i przeczytam je kolejny raz. Następna książka, którą też czytałam sobie przed snem, bo lubię takie niezobowiązujące lektury, które nie mają wciągających wątków, które pochłaniałyby mnie aż do rana, zabierać na wieczorne czytanki. Tutaj mamy Przeżyj rok w średniowieczu. To jest książka napisana przez niemieckiego autora, który się nazywa Tilman Będkowski. I opisuje tylko fragment średniowiecza. Średniowiecze trwało przez kilka wieków. Będkowski skupia się tutaj głównie na XII wieku i to też na terenie Niemiec. Ale ta książka podzielona jest w taki sposób, że rozpoczyna się od miesiąca lipca i idziemy tak przez cały rok aż do czerwca. Z tym, że według mnie ten podział tej książki na Kolejne miesiące nie ma najmniejszego sensu. Tym bardziej, że do miesiąca przypisuje jeszcze różne inne tematy. Na przykład lipiec to jest miejskie powietrze, natomiast październik głodować, jeść, marzyć. Kwiecień kara jest nieunikniona. Czerwiec kamień na kamieniu. Tematyka, którą się zajmuje w poszczególnych rozdziałach, Rozdziałach tak naprawdę nie ma większego przełożenia na to, co dzieje się w danym miesiącu. Także podział na miesiące jest bezsensowny. Natomiast sama książka o średniowieczu, o życiu w średniowieczu, o tym, jak ludzie się ubierali, co jedli, jakie je wykonywali prace na polu, jak żyli rycerze, jak żyli mieszczanie. Jak, jaką rolę odgrywała religia i Kler, jaką rolę odgrywał król, czy inny władca lokalny, jest to bardzo fajnie opisane i bardzo przyjemnie się to czyta, natomiast sam układ książki jest do kitu. Kolejna książka, która trochę u mnie już powstała na półce, ale w końcu ją wzięłam i przeczytałam, i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, to archistorie. Jak odkrywać przestrzeń miast napisana ta książka została przez Radosława Gajdę i Natalię Szcześniak. Są to autorzy bloga Architekcie a Good Idea. I to jest książka, która opowiada o różnych budynkach, które możemy znaleźć w przestrzeni miejskiej, począwszy od budynków starych, jak na przykład stare kamienice miejskie w Gdańsku, poprze, poprzez budynki nowoczesne, które widzimy na okładce tej książki. Autorzy wędrują i po Europie, i docierają także do Stanów Zjednoczonych, opisując różne zjawiska, które miały miejsce na przestrzeni lat w architekturze. Jest to bardzo ciekawie napisane, bardzo bogato również zilustrowane. Czyta się wyśmienicie i myślę, że po lekturze takiej książki człowiek też inaczej spogląda na to, co go otacza w mieście. Więc jeżeli interesuje Was tematyka architektury, ale nie tylko, bo ta tematyka dotyczy także tego, jak my mieszkamy, jak powinniśmy dbać o naszą przestrzeń wokół siebie, czym powinniśmy się otaczać, żeby lepiej żyć. I ci autorzy skupiają się na tych pozytywnych przykładach przede wszystkim. Pokazują, jak fajnie mogłoby być, gdyby Gdybyśmy na przykład nie wycinali drzew, gdybyśmy budynki, nawet bloki starannie starali się skomponować z tym, co już jest przestrzenią zastaną. Także jeżeli interesuje Was taka tematyka, to jest na pewno bardzo dobry wybór. Następna książka, którą mam przed sobą na stosiku, to Galeria Szaleńca. I od razu ostrzeżenie, uwaga! Gdybym otworzyła w środku i ukazałby się jakiś trochę obsceniczny rysunek, proszę się nie oburzać, ponieważ takie się tutaj zdarzają. A ja nie będę cenzurować autora tej książki, którym jest Edward Brook Hitchings i opisuje przedziwne obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki, które przedstawiają... Przedziwne rzeczy, rzeczy niestworzone czasami, rzeczy, które nas śmieszą, obrzydzają, zadziwiają, a być może nawet też martwią. I on tutaj tak wędruje po wiekach, po różnych okresach w sztuce, po różnych kontynentach i znajduje takie dzieła sztuki, które zwracają szczególną uwagę. Mamy tutaj na przykład upiorne głowy Franza Xavera Messerschmitta. To są rzeźby przedstawiające przeróżne miny. Zobaczcie. Są naprawdę niesamowite. Mamy też przedstawienie na przykład smoków, diabłów, przedziwnych figurek, których przeznaczenie nie do końca jest nam współczesnym ludziom znane. Są tutaj również, o proszę bardzo. Są to również obrazy bardziej współczesne, sztuka współczesna. Wszystko to opisane bardzo dokładnie, łącznie z tym, oczywiście kto je stworzył, w jakim celu powstały, co miały wyrażać bądź, bądź też co autor sądzi, że miały wyrażać, jeżeli nie mamy żadnych na to innych dowodów. Pięknie ilustrowana bardzo bogato. No, ale też bardzo ciężka, naprawdę ciężko się ją czyta, bo trudno utrzymać w rękach w takiej pozycji. Trzeba czytać porządnie, kładąc ją sobie na przykład na stoliku. Kolejna z takich książek ciężkich, choć w treści nie aż tak bardzo, to bardzo ciekawy album wydany przez wydawnictwo Karta. Maria Lubomirska w Słowach i Obrazach. To jest taki. Albumik, który powstał ze zdjęć, które robiła sama Maria Lubomirska, ponieważ ona fascynowała się fotografią i bardzo często zabierała aparat ze sobą na wycieczki czy też po prostu wychodziła z nim przed dom i fotografowała, czy to swoje dzieci, czy spotkania towarzyskie. Ale także szła do wioski i fotografowała życie zwykłych ludzi. I mamy tutaj o na przykład dzieci ze świnkami, czy też spotkanie towarzyskie przed domem. Towarzyszą tym fotografiom teksty, które są wyjęte z dziennika Marii Lubomirskiej, bądź też z listów, które pisała na przykład do swojej córki. To te, te teksty nie zawsze korelują z tym, co jest na fotografii, ale na przykład oddają atmosferę danego zdjęcia. Bądź też nastrój autorki, która robiła daną fotografię. Także jest to bardzo ciekawa książka pokazująca czasy, no, które już minęły, pokazująca życie arystokracji w Polsce pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX i pokazuje także zmiany, jakie zachodziły w ich życiu. Kolejna książka, ciężka może nie jest, ale duża i kanciata. Więc też dosyć niewygodnie się nią operuje. Tytuł: Co jest w środku? Niezwykłe wnętrza zwykłych rzeczy, wydawnictwo, kropka. I tak jak tytuł wskazuje, książka pokazuje nam, co znajduje się w środku różnych rzeczy. I są to na przykład rzeczy, które powstały z natury, na przykład gniazdo szerszeni, ale mamy także Ul pszczeli, czyli już tutaj natura została wspomożona ręką człowieka, ale są też bardziej zaawansowane konstrukcje, jak na przykład stół bilardowy. Mamy tutaj także mikrofalówkę, ale także wnętrza różnych piłek piłek przeznaczonych do różnych rzeczy. O, jest także mrowisko, właśnie mi się otworzyło. Bardzo fajna książka, przeznaczona dla oczywiście. Dla młodszych czytelników, jedyne co jeszcze mnie irytowało, co było ciężkie w czytaniu, to fragmenty napisane ciemną czcionką na czarnym tle. Naprawdę trudno mi się to czytało, nawet w okularach, więc rzeczywiście dla młodego czytelnika o dobrym wzroku jak najbardziej. Dla starszego czytelnika o słabym wzroku ciężka w czytaniu choć ciekawa. I ostatnia książka jeszcze większa, jeszcze bardziej kanciata. Ale mieści mi się w kadrze, hurra! To yy, w lesie Baby Jagi, baśnie rosyjskie. Ta książka jest bardzo pięknie ilustrowana, natomiast czułam pewien zawód treścią tych bajek. Tych bajek jest tutaj kilka, to nie jest jedna opowieść. Zobaczcie, stron mamy nie wiem ile, pięćdziesiąt pewnie parę. Bajek jest kilka, czyli od razu już możecie sobie wysnuć wniosek. Że te bajki są takie dość krótkie I, i to jest właśnie mój zarzut, że te bajki są strasznie krótkie. Ledwie poznajemy bohaterów, to już jest wszystko pozamiatane, już jest koniec. Dla mnie one były ciut za krótkie, nie byłam w stanie się wczuć w ich atmosferę, czy też nie byłam w stanie współodczuwać z bohaterami tych, tych bajek. Więc ilustracje przepiękne. Natomiast treść bajek dla mnie nie za bardzo. Ale nie wiem, być może dzieciom taka książeczka podobałaby się wiele bar o wiele bardziej niż mnie, starszej pani. Także to są wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Było ich sporo. Były kanciate ciężkie, grube, ciężkie w czytaniu w łóżku, a ja tak głównie czytam. Ale mam nadzieję, że pokazałam wam coś, czego jeszcze może nie znaliście. Opowiedziałam może o czymś, co chcielibyście przeczytać. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. A wy powiedzcie mi koniecznie, gdzie najczęściej czytacie? Czy też tak jak ja, w łóżku czy może porządnie przy stole lub na fotelu? Pozdrawiam was bardzo serdecznie i żegnam się z wami do przyszłego tygodnia. Pa 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 pa. pa.